do Speedwaya. O tym może za chwilę. Popatrzmy, co tutaj się wydarzyło. Tutaj Nickiego Pedersena dość mocno wyciągnęło na zewnętrzną. Nie był w stanie wykontrować motocykla. No i efekt był taki, że na kursie kolizyjnym wyciąganego na zewnętrzną Duńczyka pojawił się Andrii Kudryashov. Tak, tutaj nie można mówić absolutnie żadnej premedytacji. No na pewno Nicky Pedersen będzie wykluczony bez dwóch zdań. Jest winny upadku Andrija Kudryashova, ale po prostu przestał panować nad swoją maszyną. Mówiliśmy już na początku, że tam są dziurki na drugim łuku, nie jakieś...